Gdy włączycie program Phantom Bliss po raz pierwszy, być może aż tyle ikonek nie będzie widocznych na pasku górnym i dolnym, ale to możecie sobie ustawić bezpośrednio, używając różnego rodzaju zakładek. Natomiast dzisiaj zaczniemy od czytania interesującego nas rastra, mapy rastrowej. W tym celu odwiedzamy miejsce, gdzie zapisaliśmy interesującą nas mapę. Ja wybiorę mapę Biniowa w skali 10 tysięcy. W tym miejscu w Fantomie wyświetlana jest projekcja mojego projektu. Po raz pierwszy, kiedy włączymy Quantum, ona będzie inna. Możemy ją zmienić w ustawieniach właściwości projektu i wówczas definiujemy układ współrzędny, który będzie automatycznie ustalany przy włączaniu Quantum Bliss'a. Będziemy pracować na mapach, które będą zgodne z układem 92, więc ich ID jest ESPG 2180. I klikamy OK, tak aby projekcja była zgodna z tą mapą, którą pobraliśmy z geoportalu. Gdy ukazała się już nam, gdy wczytaliśmy już pierwszą warstwę, warstwę rastrową, warstwę mapy topograficznej Pieniowa, odszukujemy interesującej nas lokalizacji i możemy przystąpić do wektoryzacji mapy. Zatem będziemy tworzyć pojedyncze wektory dla kolejnych warstwic. Zatem klikamy na ikonkę nowa warstwa Shapefile. Wybierzemy linia. Musimy pilnować, aby projekcja była zgodna z tą, którą użytkujemy, więc musimy zmienić projekcję na 92. Klikamy OK. Przy tych danych, które są w tej chwili, możemy pozostać i klikamy OK. Wpisujemy nazwę warstwy interesującej nas lokalizacji. Upit. I wpisujemy wektoryzacja Bieniów 10 tysięcy. I klikamy Save. Warstwa zapisze się zdefiniowanej przez nas lokalizacji. Aby przystąpić do edycji tej warstwy, przyciskamy ikonę ołówka. Następnie klikamy na dodaj obiekt, a więc tuż obok. I zaczynamy tworzyć, klikając lewym przyciskiem myszy. Po tym, jak biegnie warstwa. Ale tu dochodzimy do takiej sytuacji, w której warstwa kończy nam się na granicy ekranu, więc przyciskamy spację i używając myszy przesuwamy sobie mapę w interesujące nas miejsce. Ups, tu i ciach, ciach, ciach. No, w tej chwili dosyć szybko to rysuję, nie bardzo przykładając uwagę do tego, w jaki sposób linia biegnie po warstwie, natomiast należy być jak najbardziej dokładnym, tak aby ona nie odbiegała, ta linia, od tej, która jest zarysowana na mapie. Kończymy rysowanie danej poziomicy poprzez prawe kliknięcie i nadanie jej wartości odpowiedniej z warstwą. Zatem
Wpisujemy tutaj 120 metrów, ponieważ tu jest 120 metrów na warstwie. Natomiast jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikiem, który osiągnęliśmy, no tutaj widzimy, że tu nam wyszło, no nieładnie to wygląda. Zatem klikamy ten przycisk, edycja wierzchołków, zaznaczamy obiekt, który chcemy edytować i przyciskając lewym przyciskiem myszy przenosimy dany wierzchołek w miejsce, które nas interesuje. Tak, aby ten wektor był jak najbliższy temu, który jest zarysowany na mapie. Kończymy edycję danej warstwy poprzez kliknięcie na znów na ikonkę ołówka typ edycji. Zapisujemy warstwę wyniki naszej czy warstwy. Tu sobie możemy zlikwidować tę warstwę mapy i widzimy, że już dana warstwica została zwektoryzowana. Natomiast polecam co jakiś czas zapisywanie tej warstwy podczas pracy na wypadek tego, gdyby program postanowił się wysypać. Dlatego proszę pamiętać o zapisywaniu, stale zapisywaniu co jakiś czas, kontrolowaniu zapisywania pracy. Dwa słowa mogę dodać odnośnie samej mapy. Warstwica na mapie w skali 10 tysięcy jest prowadzona co 1,25 metra. Natomiast symbolizacja wygląda w ten sposób, że ciągła, gruba linia oznacza różnicę w denivelacji co 10 metrów. Ciągła, cieńsza linia oznacza różnicę w denivelacji co 5 metrów. Teraz poszukamy takiej. Natomiast przerywane oznaczają różnicę co 2,5 metra lub co 1,25 cm. W zależności od tego. No tutaj mamy taki przypadek, gdzie mamy poprowadzoną, tu jest oznaczone 5 metrów, tu jest dłuższa przerywana, która oznacza 2,5 metra, a tu są 1,25 metra. Zatem wartość tych poziomic odczytamy w następujący sposób, ponieważ tu mamy punkt oznaczający 130 metrów nad poziomem morza. Ta poziomica będzie reprezentować wartość 130 metrów. Ta linia odchodząca w tym kierunku oznacza, że w tym kierunku obniża się teren. Zatem tu będziemy mieli wartość 128, 75 cm. Tu będziemy mieli wartość 125 metrów nad poziomem morza. Tu jest przykład takiego projektu, dla którego dokonałem wektoryzacji warstwic. Tak mniej więcej może to wyglądać. A następnie dokonałem poprzez interpolację cyfrowego modelu terenu. I taki efekt osiągniemy po wektoryzacji interesującej nas przestrzeni. Zatem dokonamy rasteryzacji wektorów, gdzie raster będzie posiadał współrzędne geograficzne x, y, z dla danego pojedynczego rastra. Zatem tutaj poprzez kliknięcie na ikonkę informacja o obiekcie, wybraniu warstwy, możemy dowiedzieć się, jaki dany raster posiada wartości. Takiej samej operacji możemy wykonać dla
na warstwę wektoryzacji poprzez kliknięcie na ikonkę informacji o obiekcie, wybieramy dany obiekt i ten wektor, który prezentuje warstwicę przebiegającą na wysokości 270 metrów nad poziomem morza. Tak samo ten tutaj. Nie, tutaj 260. No i tyle na dziś.